Cześć, dzień dobry kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dobrze minęły Wam te 2 tygodnie. W dzisiejszym filmiku, jak widzicie po tytule, zapraszam Was na test paletki od Toma Forda w odcieniu Nude Deep. Ostatnio pokazywałam Wam tą paletę właśnie w filmiku z haulem i dużo z Was powiedziało, żeby chciało zobaczyć właśnie tą paletę w akcji, także dzisiaj będziemy sobie ją testować, ale ją Wam pokażę za chwilę. Jak widzicie, przyszłam do Was tylko z podkładem oraz z korektorem i zrobiłam sobie szybko brwi. Użyłam sobie tego podkładu, to jest podkład marki House Labs, mój jest w odcieniu numer 07. Jak wiecie, ja średnio za nim przepadałam, ale aplikowałam go zawsze gąbką. Dziś postanowiłam go zaaplikować tym pędzlem, pędzlem od Hourglass. To jest pędzel, który powstał przy okazji tej kolekcji, kiedy wypuszczali oni swój podkład i powiem Wam, że ten pędzel zaaplikował go wyśmienicie. Po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. No a korektor, który dzisiaj użyłam, to jest korektor od Toma Forda, żeby było tak, wiecie, troszeczkę tematycznie, i ten korektor nazywa się Shade and Illuminate Concealer i ja mam swój w odcieniu 0N0 Blank. Taki jaśniutki. No i właśnie chciałam przyjść do Was tutaj właśnie z taką bazą, aby przetestować sobie produkt, który pokazałam Wam też w ostatnim właśnie haulu, i to jest Contour Stick, czyli taki stick do konturowania od Victoria Beckham Beauty. Nazywa się Contour Stylus i mój jest w odcieniu Marble. Tak prezentuje się sam produkt. Jest bardzo cieniutki, co mi się mega podoba, bo jest przynajmniej powinien być precyzyjny. Tak prezentuje się kolor. Ja już nagrywam, jest dosyć późno, także nagrywam przy lampach. Mam nadzieję, że te kolory będą oddane jak najbardziej, jak to się mówi? No po prostu będą oddane jak najbardziej i zbliżone do tych realnych. Także nie przedłużamy, zaczynamy. Ja jeszcze swojej twarzy nie przypudrowałam. Mam tutaj lusterko. Będę patrzeć sobie na wprost. Narysuję sobie, nałożę sobie produkt tam, gdzie zawsze bym nakładała. Dlatego lubię takie właśnie precyzyjne, bo konturowanie nosa takim produktem to jest po prostu przyjemność. No i skoro słowo się rzekło, że ten pędzel jest petarda do blendowania i nakładania kremowych produktów, no to lecimy sobie z tym pędzlem. Mam na nim właśnie takie resztki podkładu, także tym bardziej ten blend powinien być taki, jak to się mówi, seamless, jak to jest po polsku. No po prostu to bardziej ładnie rozblendowane. Delikatnymi ruchami, takimi wklepującymi. Bardzo ładnie się rozciera ten produkt. Naprawdę wręcz znika przy kontakcie z pędzlem. Zobaczcie tylko, jak ładnie się to wszystko blenduje. A! Zapomniałam sobie jeszcze nałożyć go przy ustach, żeby wykonturować sobie usta, bo ostatnio też bardzo lubię ten trik. Nakładam tylko w tych miejscach. Nos powinnam sobie może wziąć troszeczkę mniejszy pędzel, ale wezmę sobie tak go pod innym kątem. Dobra, wzmocnię sobie teraz odrobinkę ten efekt tutaj, wiecie, na policzkach, bo po prostu mało produktu sobie nałożyłam. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę. Naprawdę podoba mi się to, jak ten produkt sunie po skórze, no po prostu jak masełko. Teraz czas na róż i mam tutaj takie dwa róże w kremie. To są róże od Makeup by Mario. Ten jest w odcieniu Pink
Perfect Pink, a ten Pinch Me Pink. Nie wiem właśnie, którego różu użyć, ale chyba pójdę w stronę bardziej tego dzisiaj, bo to będzie taki bardziej, wiecie, wakacyjny vibe, jeśli chodzi o makijaż. Znajdę sobie tylko mój ulubiony pędzel do różu, to jest ten od Real Techniques. Polujcie na te pędzle w TK Maxie, bo ja tam właśnie swój kupiłam. Ok, teraz czas na puder. Tutaj mam taki puder sypki od Huda Beauty w odcieniu Cherry Blossom Cake i on jest taki dosyć różowy, dobrze to widzicie. Nałożę sobie odrobinkę tego pudru na wieczko. Ten to dopiero jest perfumowany. Mam tutaj taki puszek zwykły. Wpracowuję sobie odrobinę pudru, wiecie, tutaj w puszek. Nadmiar odbijam sobie tutaj na dłoni i nałożę ten puder pod oko najpierw. Wow! Bardzo ładnie matuje, to na pewno. Nałożę sobie go na strefę T, bo nie lubię, jak się tutaj świecę. Jedyne, co tak na pierwszy rzut oka, czego nie lubię, to jego opakowania, bo nie wiem, czy będziecie to w stanie zobaczyć. On tutaj ma taką siateczkę i ten puder jest po prostu wszędzie. To opakowanie mogłoby być troszeczkę bardziej jakoś tak przemyślane. No, ale muszę przyznać, że bardzo podoba mi się efekt, jaki ten puder daje. Bardzo przypomina mi ten puder mój ulubiony z Givenchy, a puder od Hudy jest o prawie połowę tańszy, bo ten, mówię o tym Givenchy Prism Libre, kosztuje jakoś 50 funtów, coś około tego, a ten chyba 29, 25, już nie pamiętam. Na paletę, czyli gwoździa, jak to się mówi, tego programu. Paleta od Toma Forda w odcieniu 03 Nude Deep. Tak prezentuje się ta paletka. Jak widzicie, są to cienie bardziej takie metaliczne. Mega mi się podobają. Już Wam robię swatcha. Tak wyglądają te odcienie. Tutaj macie je na ręku. Nie dziwię się, że się Wam ta paleta bardzo spodobała. Mi również ona się mega podoba. No i zaczniemy sobie makijaż oka od nałożenia bronzera w załamanie. Ja będę używała bronzera od Charlotte. Mój jest w odcieniu numer 2. I pędzel, to jest pędzel Hulu P36. Nabieram odrobinkę bronzera i tak jak mówię, będę... Wypadł pędzel i będę go nakładała właśnie w załamanie. To będzie nasza baza, bo w tej palecie nie ma żadnego cienia matowego, a ja nie bardzo lubię u siebie, wiecie, takie metaliczne, świecące cienie, jeżeli chodzi o załamanie. Wolę właśnie dodać coś matowego. No i nie chcę tutaj sięgać, wiecie, po kolejną paletę, bo bronzer każda z nas w swojej kolekcji ma, także nie będziemy tutaj się wspomagać innymi paletami, tylko właśnie tym, co mamy pod ręką. Jeżeli Wam się nałoży za dużo bronzera i macie problem i nie macie też czasu, aby go blendować po prostu godzinami takim malutkim pędzelkiem, to polecam sięgnąć po większy pędzel tego typu. To jest mój pędzel właśnie od bronzera. Kilka ruchów i przepięknie ten produkt jest rozłożony na powiekach i nie ma żadnych... nie ma żadnej dramy, wiecie, wszystko szybciutko, ciach, ciach. I wygląda tak, jak ma wyglądać. Teraz przechodzimy do paletki. I powiem Wam, że nie wiem, na który cień się zdecydować,
ale chyba sięgnę po ten tutaj, bo ten mnie najbardziej kusi. Ale jeszcze zanim to pomyślałam sobie, że mogę sobie nałożyć odrobinę kredki na linię wodną. Troszeczkę sobie tą linię wodną, nie linię wodną, linię rzęs, troszeczkę sobie przyciemnię. I tutaj mam kredkę od Charlotte Tilbury w odcieniu Barbarella Brown. Taki mocny właśnie odcień brązu, który wpada prawie w czerń, ale nie jest czarnym, czyli nie będzie nam obciążał tego oka. Na razie wygląda to tak. Ta kredka, mega Wam te kredki od Charlotte polecam, bo są, to jest ta seria Rag & Co. One są bardzo mięciutkie i super się je aplikuje. Teraz sięgam sobie po taki malutki pędzelek. To jest pędzel od My Kitco w numerze 1,20 i to wszystko sobie rozblenduję, żeby, wiecie, nie było takich brzydkich tutaj o takich sytuacji. Możecie sobie zostawić to w ten sposób, wtedy oko będzie bardziej takie, wiecie, okrągłe, ale można też sobie troszeczkę wyciągnąć ku skroni i to oko będzie już takie bardziej wtedy kocie i nabierze takiego bardziej uniesionego kształtu. I dobra, teraz się już coś tutaj dzieje, nie będzie tak płasko, także sięgam po paletę, wezmę sobie pędzelek, który jest taki języczkowy, płaski, znajdę sobie tylko odpowiedni, wezmę sobie ten od P. Louise, to jest tak, P. Louise, numer 7072. No i tak jak mówię, sięgam po ten cień. Tutaj taki pieczarkowy, idealny cień, odcień taupe. Otrzepuję sobie pędzel z nadmiaru i wklepuję delikatnie. Z tego co widziałam, to też te cienie można aplikować na mokro. Ja dzisiaj nałożę sobie tylko, tak wiecie, standardowo na sucho, a na mokro sprawdzę je kiedy indziej. Chociaż kto wie, może zmienię zdanie w trakcie. Teraz drugie oko. Cienie ładnie się transferują na pędzel i później na powiekę. Nie osypują się, pomimo tego, że to są cienie błyszczące. Naprawdę zostawiają taki efekt tafli i bardzo równomiernie się nakładają. Bardzo równomiernie. Nie ma żadnych dziur. Teraz nabieram sobie odrobinkę tego cienia na taki pędzelek bardziej puchaty. I tutaj sobie zaaplikuję go w załamaniu, żeby te przejścia były bardziej takie estetyczne. Masakra, jakoś dzisiaj się skupić nie mogę i nie mogę się wysłowić. Mam wrażenie, że pletę głupoty. No ale trudno. Jeden z tych dni. Sięgnę sobie po ten cień tutaj, taki bardziej różowy i nałożę go palcem w sam środek powieki. Teraz to samo na drugą. Zobaczcie, jak pięknie to błyszczy. Jest to paletka utrzymana bardziej w takich chłodnych tonacjach. Także jeżeli szukacie czegoś takiego, to może warto przyjrzeć się właśnie tej palecie. Teraz taki typowy malusi pędzeleczek. Pędzel ten jest również My Kitco 1,13 i biorę ten najjaśniejszy
cień z paletki i ja go sobie zaaplikuję w kąciku. To jest jedyny cień, który ma takie bardziej ciepłe tony. Reszta to jest zdecydowanie chłodnawe. Znowu sięgam po ten pędzel od My Kitko. Nie wiem, jak mam pokazywać, kiedyś się tego nauczę. I on jest numer 120. I nabrałam na niego odrobinkę tego najciemniejszego cienia. I jego sobie nałożę tutaj w kącik na dolną powiekę. Odrobinkę dosłownie. A na resztę powieki nałożę sobie bronzer, ten, który aplikowałam na samym początku. No i lecimy z bronzerem. Na linię wodną standardowo kredka od Charlotte. Możecie sobie tutaj, wiecie, zaszaleć, w cudzysłowie oczywiście, i nałożyć ciemną kredkę, tą samą na przykład, którą nakładałam tutaj na górną powiekę. Ona też by, że tak powiem, tutaj siadła i dobrze by to wyglądało. Ale ja właśnie lubię takie, lubię wrażenie takiego bardzo otwartego oka. Teraz sobie wytuszuję rzęsy. Moja maskara już się kończy. Ja muszę właśnie sobie ogarnąć jakąś nową. I chyba wrócę do tej maskary od Charlotte. Do tej jej pierwszej Legendary Lashes. Ona chyba się nazywała. Bardzo ją lubiłam. Tak prezentują się wytuszowane oczy. Masakra, to się trochę ciemno zrobiło. Teraz sobie sięgnę po mój pędzel do bronzera i po bronzer właśnie ten z Charlotte, który nakładałam, wiecie, na powieki. I odrobinkę sobie go tutaj dodam. Żeby to wszystko było bardziej spójne. Ja jak zwykle lusterko w ręku i maluję się do telefonu. Teraz nałożę sobie odrobinkę rozświetlacza, ale dosłownie taką mega malutką ilość. I mam tutaj ten rozświetlacz od Rare Beauty, którego Wam mało pokazywałam w odcieniu Exhilarate. Jak zwykle, nie mogę otworzyć opakowania. Tak prezentuje się ten odcień. Wezmę sobie tylko pędzel. Taki malutki pędzelek, bo właśnie tak jak mówię, chcę bardziej ten błysk taki kontrolowany. A to jest rozświetlacz, który ma taką moc, że ło. Nałożę sobie go odrobinkę. Czy wy to widzicie, jak to pięknie błyszczy? I wklepuję go palcem. Odrobinkę pod łuk brwiowy. Wystarczy. Nie chcę, wiecie, przesadzić. No i teraz przechodzimy sobie do ust. No, przed chwilą położyłam sobie tutaj konturówkę. Jestem naprawdę ślepa. Konturówka to jest konturówka od Charlotte w odcieniu Pillow Talk. Zobaczcie, jaką mam już końcóweczkę. I obrysuję sobie lekko usta. No i teraz, jeżeli chodzi o usta, to mam tutaj nowość, której nigdzie jeszcze Wam nie pokazywałam, że kupiłam.
Jest to właśnie ta nowa pomadka od Charlotte. Oczywiście mam w swoim odcieniu Pillow Talk. Jak one się dokładnie nazywają? Airbrush Flawless Lip Blur. I to są matowe pomadki, które możemy aplikować na dwojako, na dwa różne sposoby, ale to nie tylko tą, tylko każdą. To jest taki raczej tutaj chwyt marketingowy. Pokażę Wam może, jak wygląda ten odcień. Tutaj jest. Bardzo ładnie pachną, takim budyniem waniliowym. Także nałożę sobie ją na usta. Ma bardzo fajną konsystencję, taką musową. Ja sobie ją jeszcze rozetrę palcem. Ok, tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie znać, co o nim myślicie. Czy się Wam podoba? Jeżeli tak, to kciuki w górę pod tym filmikiem. Jeżeli chodzi o paletkę, to bardzo dobrze mi się z nią pracowało. Aplikacja przebiegła bez żadnych zarzutów, nie ma tu żadnych dziur. Wszystko rozkłada się równomiernie. Bardzo mi się to właśnie w tej palecie podoba. Przepięknie błyszczą te cienie. Ja wiem, że będę tej palety bardzo dużo używać, czy to właśnie na sobie, czy na klientkach. Co jeszcze takiego nowego Wam tutaj pokazywałam? Ten stick do konturowania od Victoria Beckham również bardzo przypadł mi do gustu. Szybka aplikacja i bardzo bezproblemowa, pięknie się blenduje. No i tutaj mam nowość też na ustach. Jeszcze nie wyschło do końca, czyli pomadka od Charlotte w odcieniu Pillow Talk, tym razem w płynie, także ją będę testować i będę dawać Wam znać. I jestem bardzo pozytywnie też zaskoczona, jeżeli chodzi o ten puder, puder od Huda Beauty, puder Huda Beauty, bardzo mi się spodobał, jak wygląda. Także chyba to jest tańszy zamiennik tego mojego ulubionego pudru z Givenchy Prism Libre. Tutaj mnie drobinkę. No dobra, ja już zmykam. Dajcie znać, co sądzicie, co się Wam podobało, co się Wam nie podobało, jaką paletę mam dla Was przetestować następnym razem. No i co? Tak patrzę, tam mam za sobą lustro, bo jeszcze chcę sprawdzić, jak ten podkład leży. I leży ok. Także ten pędzel z Hourglass robi magię. Dobra, bo już bredzę, naprawdę idę teraz wziąć psa na spacer, bo już jest późno, wykąpać się i spać, pojutro do pracy. Ok, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak zwykle, co sądzicie w komentarzach pod spodem. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Zapraszam Was też na Instagram, gdzie jest mi troszeczkę więcej. I co? Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub popołudnia, w zależności kiedy ten filmik oglądacie. No i jeżeli oglądacie go w niedzielę, to udanego tygodnia. Buziaki, pa!